no, wiesz, tak zbalansować to wszystko. Jednak ta koncentracja musi być i postarać się zagrać tak, jak potrafi. A jest w bardzo dobrej formie. Ciekawe, jak te parę teraz te minut wykorzysta na właśnie na może na rozmowę ze swoim konsultantem. A właśnie, a może powiedzieć to, co widzowie piszą, że podejść do Pawła i powiedzieć: Paweł, koksem jesteś, nie zmieniaj się. Może to by było wystarczające. To sądzę, że to było jeden z lepszych, co może Paweł mógł teraz usłyszeć. Jednak no my do Pawła nie podejdziemy, wiesz. Niech tutaj zawodnik w takich chwilach, niech on samemu to musi przetrawić jednak, nie? To w tych momentach raczej ja tak na przykład nie lubię, gdybym tak miał taką sytuację. Ja mam różnie. Ja czasami muszę się, na przykład po porażce bardzo lubię odreagować w odpowiedni sposób.